Rafał Buszek nie ma wesołej miny po przegranej 0-3 z Brazylią. Mówi, że był łomot. Tak to też wokół trochę wyglądało. Czy na pewno, no, nikt nie może być zadowolony. Przegraliśmy, ale nie udało się zdobyć seta, a co dopiero myśleć o punktach. Co się zmieniło od piątku? Oni zagrali dużo, dużo lepiej, ale ja miałem wrażenie, że już zagrali się najsłabszy mecz tej Lidze Światowej, tak patrząc z boku na gorąco. Czy tak, można tak świeżo po meczu odnieść, że oni zagrali bardzo dobre spotkanie, my zagraliśmy znowu chyba najsłabsze, ale dzisiaj zasłużenie wygrali i gratulujemy. Jesteście załamani, czy tylko podenerwowani to, że tym, że zagraliście słabiej? Znaczy, ja osobiście jestem troszeczkę podenerwowany tym naszą postawą i moją, ale mamy jeszcze przed sobą 4 bardzo ważne mecze z Iranem i to będziemy się skupiać na tym. Zapominasz szybko, czy będzie ci się siło to, co zrobili wam dzisiaj Bydgoszczy Brazylijczycy? Znaczy, dzisiaj na pewno będę pamiętał, ale od jutra już jest przygotowania do następnych meczów.